Teraz kolejna rzecz, takie interpelacje, które mamy składane tutaj poprzez niektórych radnych, czyli pana Bańkowiaka, któremu nie wiem, czy poda się aż tak bardzo podoba. Chciałbym przytoczyć, że przedszkole u nas zostaje, panie Bańkowiak. Prosiłbym naprawdę zająć się swoją miejscowością, ja gminą też również, nie? Ale po prostu prosiłbym nie negować tego, co u nas jest dobre, albo cokolwiek. No bo no niestety, no troszeczkę pan wybiegł do przodu i nie było to nic na celu. Nie miał pan na pewno nic złego na celu, mówiąc te rzeczy. No ale po prostu trochę nie za bardzo. Projekt, który na drogę przez Chłodę jest dobrym projektem na pewno, który będzie stworzony, bo są te pieniądze zostawione, te 30 tysięcy, które naprawdę, jeżeli powiat też skłonny będzie do zrobienia tego projektu razem wspólnie z gminą, będzie to dobrą rzeczą do naszej miejscowości, jak i również dla gminy. No po prostu wstrzymał się pan od głosu, szanuję to oczywiście. Nie mam do pana żadnych pretensji. Panie Sołtysie, tak. Pana nie było na tej sesji, jak ja się odczytałem, tak? Pana byłem. Proszę? Oczywiście byłem. Wszyscy mogli pan dobrze. Przysłuchałem się. Jeżeli chodzi o przedszkole, ja zadam tylko jedno pytanie. Czy jest zasadne utrzymywanie? Nie powiedziałem, że nie ma być. Nie, proszę pana, czy to nie było czy zasadne, bo pan też tak proszę, tak mówił o budżetu. Przepraszam bardzo, proszę odsłuchać. A jak pan mówi, to niech pan dokładnie mówi. Ja tylko pytałem, czy to jest zasadne. Jeżeli ktoś mi odpowiedział, że jest zasadne, udowodnił, że jest zasadne, proszę bardzo, nie neguję tego. Natomiast drugie pytanie, druga odpowiedź. Jeżeli chodzi o ten wniosek, o te pieniądze na to, to ja powiedziałem tak, że droga jak najbardziej w Chłodzie się należy. Tylko uważam, że pieniądze na drogę w Chłodzie, na wniosek, to powinien zrobić powiat. W ogóle projekt powinien zrobić powiat, a nie jedyna. Ponieważ, dlatego, powiedziałem to dlatego, że powiat w ogóle nie ma w planie tej drogi. I powiedziałem tak, że jeżeli droga będzie robiona, to dajmy pieniądze na tą drogę też. Ale projekt nie zrobią oni. Jest to różnica. Ja tego nie negowałem, że tam nie ma tej drogi. Ja powiedziałem, dajmy pieniądze na drogę, ale projekt nie zrobią oni. Ponieważ oni są właścicielami i za każdym razem nas nabierają. Dajemy pieniądze, nie mamy słowa do powiedzenia. Robią co chcą, projekty robią jakie chcą, a my nawet do tego wglądu nie mamy. Także na drugi raz, jak pan zwraca mi uwagę, to prośbę, żeby dokładnie się przyzwracać. A to o te przedszkole, to tylko mówiłem, czy jest zasadne. I nie wiem dalej, do dzisiaj nie wiem, czy to jest zasadne, czy to nie jest zasadne. A jeżeli ma być, proszę bardzo, niech jest. Tylko taka miałem odpowiedź. Ja nic więcej nie mówiłem. Proszę. Dobrze, panie radny. Dobrze, sprostowanie, dziękuję bardzo. Tak, ale pan są ja tylko odpowiem na jedno krótkie pytanie. Panie radny, 30 tysięcy było uchwalone poprzez gminę. Też pan w tym uczestniczył. I pomalutku. Ma pan drogę u siebie? Ma pan. Niech pan mi powie teraz, jeżeli mamy się starać o projekty z panami radnymi z naszej miejscowości, to jak to ma wyglądać według pana? Pan ma drogę, pan ma wszystko, ja rozumiem, nie przytaczałem, czy pan dostał skądś pieniędzy, nie dociekałem tego. Nie możemy wspólnie pomóc w danym tym projekcie, nie możemy nic zrobić. No nie może. Ja nie mówię, dlaczego my mamy pomagać w projekcie? Pomóżmy w budowie drogi. No dobra, pomóżmy w budowie drogi, ale nie w projekcie. Proszę. Dobrze, ja rozumiem. Proszę na razie przysłuchać pan Waldek, a on do tego powiedział, że droga Kościuszki, że była robiona też za projekt, żeśmy dawali pieniądze na projekt na Kościuszki. Nieprawda. Projekt na Kościuszki robił powiat. Projekt na Kościuszki robił powiat, a nie gmina. Nie rozumiem, dlaczego my mamy robić projekty komu. Dlaczego mamy robić projekty komu? Dajmy pieniądze na drogę, ale nie na projekt. Dobrze, szanowni państwo, bo jest z nami przedstawicielem powiatu, czyli zarządu powiatu, pan Grzegorz Szyzgasz do dyskusji, więc na pewno pozwolę, bardzo proszę panie Grzegorzu, jeżeli również do tej dyskusji się pan dołączy i postara się pan na sprawę przybliżyć. Bardzo proszę. Ja często tutaj na sesjach podsumowujących, bo to jest zawsze wydarzenie, kiedy z absolutorium ten projekt, często dziękowałem tutaj radnym i mówiłem o tych wspólnych inicjatywach, które powodują, że mamy cenę taką, jaką mamy. No przyjdźcie się państwo do innej gminy, jeżeli nie zauważycie tej różnicy, no to przepraszam bardzo, ja też nie będę się już miał zawsze mówić. A wydaje mi się, że jest zawsze. I teraz przykład, to tak po prostu pod tytułem
czy jesteśmy razem, czy jesteśmy osobno. Ja rozumiem, że budżety są rozłączne, ale właśnie siła Arycyny moim zdaniem polega na tym, że potrafimy razem unieść się ponad tymi podziałami. My tu stanowimy powiat, my tu gminę i próbujemy razem wspólnie coś robić. Ja myślę, że to efekt przynosi. Zgadza się, że są w czasie roboty jakieś tam niedoróbki takie czy inne. Ja się tu nastawiam dużo gorzkich słów, które przyjmuję na klatę, przenoszę to na powiat, rozmawiam na te tematy. Zresztą ostatnio tutaj, bodajże wczoraj czy przedwczoraj było spotkanie, gdzie mogliście Państwo też razem bezpośrednio porozmawiać z powiedzmy z wicestarostą i powiedzmy kierownikiem zarządu dróg. Ale mimo wszystko ja uważam, że to jest duże osiągnięcie przez ostatnie lata to, co się tutaj wydarzyło w sferze infrastruktury drogowej wydarzyło i nie tylko. I ja uważam, że ja mogę dumnie patrzeć na to, co ja przez 8 lat jak medycyny robię. I teraz wracając do tego nieszczęsnego projektu i tak dalej. Z ostatniej chwili chociażby przykład. Nagle okazuje się, że minister mówi, że są dodatkowe pieniądze, które można powiedzmy w taki czy inny sposób podzielić, ale warunek musicie mieć dokumentację i przygotowane projekty i tak dalej, i tak dalej. Jeśli my tych projektów nie przygotujemy, czy nie będziemy ich mieć nawet chwilowo spoczywających na spółce, to w sytuacjach takich, kiedy pojawi się nagle 40 czy ileś tam 50 milionów do podziału, nie będziemy mieć podstaw do tego, żeby o te pieniążki się ubiegać. I ja myślę, że sukces między innymi polega na tym, że coś się wyprzedza. Jeżeli czekamy do momentu, kiedy następują jakieś rozstrzygnięcie i wtedy zaczynamy szykować projekty i zastanawiać się, to już jest potem macie. To już jest potem macie, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że powiedzmy nagle napłynęło tam ileś projektów, ale te, które już są przygotowane albo które nie były realizowane w poprzednim rozdaniu finansowym. Jeśli mamy jeden czy dwa gotowe projekty na Rycynę, to zawsze możemy się o coś potargować. I ja to robię. Ja się o to Rycynę targuję. Ale muszą być argumenty. I wtedy już nie ma dyskusji pod tytułem, że czegoś nie zrobimy, bo to się nie kwalifikuje, to się nie kwalifikuje, bo nagle mamy projekt, który się kwalifikuje i może uzyskać odpowiednią ilość punktów, które dają możliwość uzyskania takiej czy innej pieniędzy. Wydaje mi się, że warto by było mimo wszystko, poza być może pewnymi racjami, zrobić jednak ten projekt na kole, niech sobie ten projekt jest, przyjdzie stosowna chwila, to może być za pół roku, za rok, będziemy to procedować. Jeśli projektu nie będziemy mieć, nic nie można zrobić. Dziękuję Państwu. Dobrze, dziękuję. Ale już ostatni. Ja jak najbardziej zgadzam się z opinią tu pana radnego Brzeskota. Jeszcze pan Giermy trzeba patrzeć troszeczkę perspektywicznie do przodu, tak tu pan Grzegorz mówi, bo nasza kadencja za parę miesięcy minie, kadencja starosty również, a tak jak mówi pan radny Brzeskot, jeżeli coś już tam jest i jakieś środki się pokażą, to można to wykorzystać i aplikować takie środki. Także, że jak najbardziej przyjrzałam się do tej opinii pana radnego Brzeskota. Dobrze. Ja chciałbym spytać tylko, czy w prognozie długoterminowej w powiecie jest ta droga w Kłodzie? To nie ma, tak? To był projekt oszaty, bo ja rozumiem, gdyby jakieś były plany. No to trzeba mieć projekt. Przepraszam, trzeba mieć projekt, żeby móc planować. Proszę pana, no to idąc z tym tokiem myślenia, to ja proszę bardzo, żeby zabezpieczyć pieniądze na projekt, na kanalizę w Moraczewie. Ponieważ też będzie raz kiedyś tam będzie, no to już będziemy mieli tylko to. To tak jak będziemy tak. Szanowni Państwo, pieniądze są na bieżąco, proszę. Kończymy dyskusję, ten wątek. Panie radny, nie możecie mi zarzucić, że nie pozwala wszystkim zabrać głos. Ale jeżeli dyskusja przeradza się tak naprawdę nie wnosi nic nowego, więc kończę tę dyskusję, bo tutaj na pewno nie uwzględnicie, pozostaniecie przy swoim, tak? Jeżeli chcecie rozmawiać między sobą, to bardzo proszę się umówić i rozmawiać. W tej chwili ten wątek zostaje zakończony. Jeżeli do tego wątku, to już nie ma. Ale tak? Ale to bardzo proszę krótko zmienić ten. Ad vocem do pana radnego, jest to w dokumencie wieloletnia prognoza finansowa, ale jest ujęte w uchwale o programie rozwoju lokalnego powiatu leszczyńskiego na lata 14-20. Dziękuję. Czyli jaki dokument jest tam? Dobrze. Dobra. Panie burmistrze, bardzo proszę. Panie przewodniczący, tak, jeszcze bardzo proszę pana radnego. Tak, ja tylko chciałem uzupełnić. Panie przewodniczący, mnie się wydaje, że tu się ktoś pomylił troszeczkę, bo nie sołtys ocenia i nie mówi, co może radny mówić.
przekazywać. Radnym jest całej gminy, a nie tylko Moraczewa. Także było to niestosowne uwagi do stosunku do radnego Wańkowia. Dobrze, ja to przyjmuję. Cieszę się, że pan broni radnego, tylko proszę powiedzieć, czy ja mam prowadzę cenzurę? Bo nie rozumiem. No jeżeli każdy ma prawo wypowiedzi, prawda, i odpowiada za swoje słowa, więc no przepraszam, to co, jeżeli pan wypowie się w sposób, nie wiem, karygodny lub, nie wiem, do pana burmistrza, to też mam panu przerwać? No proszę wybaczyć, ale na to sołtys miał prawo do wypowiedzi i wypowiedział je. A pan, ale proszę pozwolić mi dokończyć. Pan Eugeniusz, radny, również wypowiedział się w tej sprawie, uważam, że merytorycznie argumenty miał i to wszystko. I uważam, że ta dyskusja już nie ma więcej możliwości rozwinięcia się. Zakończyłem ten wątek, panie radny. Dobrze? Proszę zrozumieć, że... Ja rozumiem to, tylko że nie jest sołtys od tego, żeby oceniać i mówić, ale proszę co radny może mówić, czy nie może mówić. Ale jak to nie... Ja nie mówiłem, że ma pan przerwać, rozumiem. Tylko uwagę zwróciłem, że nie sołtys jest od tego, żeby oceniać. Ale ja to przyjmuję. Dlatego, tym bardziej nie ze swojego... Ale też pan, jeżeli mogę, jeżeli pan ocenia, że pan radny, że pan sołtys nie jest od oceny. A przepraszam bardzo, a dlaczego? To przecież to sobie z pana również wypowiedź. Kończymy, bo uważam, że każdy ma prawo do wypowiedzi.